Siemanko ludzisko, jestem Matuis, a dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić błąd z czarnym ekranem na OBS-ie. I to jest głównie w przypadku, kiedy ktoś ma laptopa, bo zawsze są dwie karty graficzne. Jest Integra z procesora i normalna karta graficzna. No i tak, zawsze będziecie mieli tak, jeżeli będziecie chcieli przechwytywać grę, to będzie czarny ekran. Znaczy inaczej, na grę będzie przechwytywać, a na ekran nie będzie przechwytywać. Jeżeli chcecie, żeby przechwytywało Wam ekran, a macie czarny ekran i Wam nie przechwytuje, tak jak mi teraz, to jedyne, co musicie zrobić, to wyłączyć OBS-a, kliknąć prawym przyciskiem na OBS-a, uruchomić procesorem graficznym i zintegrowaną kartę graficzną. A tutaj ta Integra domyślna, znaczy nie, procesor w sensie karta graficzna Wasza, to będzie domyślne. I jak odpalicie sobie normalnie otwórz lub uruchom jako administrator, bo wtedy będzie więcej wydajności na nagrywanie niż na grę. Zależy, jak chcecie, to możecie sobie odpalić, to po prostu będzie widać grę. Albo czasami jest tak, że albo przechwytujecie grę, albo ekran. Jak odpalicie, jak odpalicie Integrum, to zawsze przechwytuje ekran, a jak odpalicie kartą graficzną, to przechwytuje grę, a drugiego nie przechwytuje, a więc zależy u kogo jak jest, bo u niektórych jest tak, że jak się odpali zintegrowaną kartą graficzną, to przechwytuje i grę, i ekran, a u niektórych jest tak, że jak się odpali Integrum, to przechwytuje tylko i wyłącznie ekran, a więc jak chcecie nagrywać z gry, to trzeba uruchomić normalnie, po prostu można dwa razy kliknąć, bo chyba, że macie domyślną Integrę, ale no 99% jest na to, że macie to domyślne. A jak chcecie przechwytywać ekran, no to po prostu klikacie sobie zintegrowaną kartę graficzną. A jak na przykład, nie wiem, nie potrzebujecie i nie chce Wam się to robić, to możecie zmienić domyślny procesor graficzny i sobie zmienić to na domyślne. No i tak Wam powinien zniknąć czarny ekran, a jak nie zniknie, to po prostu, nie wiem, możecie próbować zresetować komp, a jak po prostu działało Wam, a nagle nie działa. No i to chyba wszystko, bo wszystko działa, jak się tak zrobi, więc dzięki za oglądanie i cześć.